21. Pandemia, zamknięte miasta. W ratuszu urzęduje burmistrz, który teraz jest na kwarantannie. Zarządził wyszczepianie wszystkich. Zamknął miasto, bo tak straszliwa pandemia panuje. Właściwie wszystko jest zamknięte, również kościół. Od 13 marca 2020 roku zaplanowane rocznice pontyfikatu człowieka, który nazywa się Franciszek. Franciszek zaczął swoją misję tutaj w Polsce 12 października 1986 roku. Już wtedy zaczął tańczyć swoją rolę z Angelą Merkel, z Benedyktem XVI, no później papieżem zaplanowanym i z rabinem Edgarem Gluckiem. Można go zobaczyć, jak tańczy na Watykanie 8 maja 2017 roku, jak tańczy po Oświęcimiu, jak jest na Wawelu, a że wszystko dobrze zaplanowane. Jezu, ufam Tobie. Tutaj akurat 1 kwietnia była rocznica, kiedy rocznica powstania Braniewa, 1 kwietnia 1254 roku, i również tu rocznica połączenia Hamburga w 1937 roku. Uroczystości prowadził Rudolf Hess, rówieśnik naszego świętego Maksymiliana Kolbe. Upamiętnił to swoim ingresem. Człowiek, który zasłał 1 kwietnia 2021 roku w Warszawie, czyli kardynał Nycz, przygotowany do swojej roli w Izraelu, twórca, organizator ingresu arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Także to jest, Jezu, ufam Tobie, Matko Boże, Gwiazdo Morza, patronko Hamburga, wstawię się za nami.